Prawdziwe tłumy zgromadziła Świętajniada 2016 w rytmie disco. Impreza plenerowa w Świętajni rozpoczęła się blokiem zabawy dla dzieci. Dla milusińskich przygotowano wiele atrakcji, m.in. przejażdżkę wozem z końmi. Nie zabrakło też występów artystycznych. Na scenie zaprezentowały się zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie, Czaderki, Everything, Familia i Respekt. Świętajniada to doskonała okazja do zaprezentowania talentów mieszkańców naszej gminy, przyznaje Bożena Świderska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie. 5 lat temu przy Ośrodku Kultury w zasadzie nie działał żaden zespół, a obecnie już mamy 5 takich zespołów. 2 zespoły seniorskie, że tak powiem, 2 zespoły młodzieżowe plus 1 grupa taneczna, też młodzieżowa. Ta impreza początkowo może troszeczkę miała inny charakter, inną formułę, ale już ostatnio po prostu formuła takiego międzypokoleniowego spotkania, integracji. Świętajniada co roku przyciąga tłumy i coraz więcej turystów, przyznaje wójt gminy Świętajno Andrzej Kisiel. Mam nadzieję, że mieszkańcy w czasie tej imprezy doskonale się bawią. Wykorzystujemy zasoby tak zwane miejscowe, bo jak Państwo widzą, przede wszystkim tutaj śpiewają ci, którzy działają przy Domu Kultury, plus zespoły z sąsiednich gmin. Na takiej zasadzie, że my też podsyłamy do nich, żeby tam się prezentowali, reprezentowali nas. No i przy okazji nie tylko występując, ale też się bawiąc, bo bawimy się wspólnie. W tym roku wyjątkowo przenieśliśmy na początek lipca, a to w związku z gośćmi, którzy przyjechali na rajd Polski, więc dla nich chcemy też jakieś atrakcje zrobić. Do późnych godzin nocnych w rytmach disco bawili się nie tylko mieszkańcy Świętajna. Po raz pierwszy, ale bardzo przyjemnie, tak regionalnie, swojsko, bardzo fajnie, przyjezdna, ale pewnie tu wrócę. Zolecka. No niedaleko, ale jeszcze nie byłam. No jest super, no bardzo mi się podobał ten młody zespół, który grał przed chwilą. Świetne rytmy, no nic ująć, nic dodać, no super. No. Tak, on jest co roku się odbywa, także czekamy na nią i zawsze coś tam się na niej jest zorganizowane, się bawimy jakoś tam. Bardzo fajna. Ponieważ występowała chociażby moja córka ze swoim zespołem, ogólnie atmosfera jest fajna. Pogoda dopisała. Na scenie zaprezentowały się też zespoły Alex, Alan i Trax. W przerwach między występami nie zabrakło również konkursów z nagrodami. Patronem medialnym Świętajniady było Radio 5.